Natalia, to jak się masz? Jak się masz tam po tej drugiej stronie? Dzień dobry bardzo. Zapraszam na parę minutek nagrania pod tytułem Zrób się ze mną na milion. Jeśli masz ochotę, zostań ze mną, zobaczysz, jak lekko, łatwo i przyjemnie można kilkoma dosłownie kosmetykami zmienić swój look. Będzie to makijaż absolutnie naturalny, łagodny, codzienny, delikatny, ale zobaczysz, jak moja buzia się odmieni. Krok pierwszy, wyrównanie kolorytu skóry. Ja od 8 lat uwielbiam używać kremu wyrównującego i jeśli mnie oglądasz częściej, to widzisz, że praktycznie każdego dnia go nakładam na siebie. Zobaczysz tutaj szybciutko, jak on się bardzo łatwo rozprowadza. Nie trzeba stać przed lustrem, nie trzeba się stresować, czy równo, czy nierówno. Rozprowadzamy go jak zwykły krem. Dobrze jest na końcu jeszcze wykonać takie ruchy, które zaraz pokażę. O, to są takie ruchy, które zapewniają takie fajne rozłożenie. O, i te ruchy to od środka do zewnątrz, od środka do zewnątrz i tutaj taki ruch. Palce układamy w nożyczki i bierzemy ucho pomiędzy i po żuchwie taki ruch sobie wykonujemy. Oczywiście dobrze dobrany podkład Fluid czy krem CC to taki, którego nie widać, gdzie jest nałożony, a gdzie nie, czyli scala się idealnie z kolorem skóry. Jeśli wyzwaniem jest dla Ciebie dobór podkładu, śmiało możesz do mnie napisać, ponieważ od 8 lat pomagam kobietom dobrać sobie podkład idealny, bo wiem, że to jest bardzo duże wyzwanie. Więc pierwszy krok mamy za sobą. Drugim krokiem będzie nałożenie jedwabistego pudru sypkiego i to jest moje must have. I nie tylko ja sama lubię go używać, zresztą zaraz zobaczysz, jaki jest fajny efekt, ale też nie trzeba umieć. Ale nie tylko sama go lubię używać, tylko lubię go również polecać kobietom w moim otoczeniu i polecam go również Tobie, jeśli nie chcesz, żeby Twój makijaż był widoczny, żebyś była zatapetowana, wytapetowana, żebyś miała buzię ściągniętą, chcesz być muśnięta słońcem, chcesz czuć lekkość, świeżość przez cały dzień, chcesz czuć, jak Twoja skóra oddycha pod spodem, to jak gdy się dotkniesz, chcesz czuć się mięciutka i nawilżona, używaj sobie właśnie tego pudru, bo on jest na bazie oleju słonecznikowego, czyli nie osypuje się, nie widać go na buzi, a buzia jest taka muśnięta. Możesz już w tej chwili zobaczyć, jaka jest różnica po nałożeniu na jednej. I już nałożę na drugi policzek. Nakładam takim pędzlem, który jest specjalnie do tego dedykowany i nie trzeba umieć, bo on jest tak ścięty idealnie i tak gęsty idealnie, że tylko wystarczy kolistymi ruchami. Niektóre kobiety sobie tapują. Ja bardzo lubię rozprowadzać okrężnymi ruchami. O, i już jest. Ta-da! Co dalej? Z racji, że nie muszę malować dzisiaj ani brwi, ani rzęs, to tylko je przeczeszę i skupię się. Za dużo kremu sobie pod spód nałożyłam. Ok. I skupię się na policzku i na ustach. Więc już teraz biorę w dłoń taki pędzel do policzka. Jeśli nie umiesz się malować, albo myślisz, że nie umiesz się malować, spróbuj mieć ten pędzel. Prawdopodobnie przekonasz się, że wierzyłaś w coś, co nie jest prawdą. Bo ten pędzel znacznie ułatwia i nie trzeba umieć, tylko trzeba wiedzieć, że na dół nakładamy puder brązujący, na szczyt nakładamy puder rozświetlający, miksujemy wszystko ku górze. O. I jeszcze różyk na sam środek.
i bardzo lubię tak się na końcu jeszcze. Tak, rozdzwonione są telefony, więc transmisja jest niechcący przerywana. Jak widzisz, pomalowałam sobie, pomiziałam się po ustach pudrem rozświetlającym. To jest taki świetny puder rozświetlający, który nie osiada na meszku włosowym, tylko daje fajny efekt odbicia światła i przez to moje usta będą powiększone. Już za chwileczkę nałożę sobie konturówkę i szmineczkę i będziesz mogła to zobaczyć. Praktycznie nic nie widać. I będzie to takie bardzo, bardzo delikatne. Z ciemniejszą konturówką byłoby bardziej usta widoczne. Ja bardzo lubię, gdy są bardziej widoczne, ale dzisiaj pozostanę taka sotte, bo już myślę, że kiedy będziemy myśleć o lecie, to takie właśnie bardziej delikatne usta są fajniejsze. No do lata jeszcze trochę, ale już się przygotowujemy. Kochane, w lecie właśnie taka szmineczka koralowa bardzo fajnie się sprawdza do opalenizny, więc jeśli masz zamiar już gdzieś wyruszyć do ciepłych krajów, to śmiało taka szmineczka jest dla Ciebie. Ja właśnie wyruszam do ciepłego kraju, więc się już przygotowuję i pewnie zabiorę ze sobą właśnie tę szminkę. Cudów niepojętych, wszystkiego dobrego. Jeśli w czymkolwiek mogę Cię wspomóc, czy w doborze kosmetyków, czy jeśli jesteś zdecydowana na to, żeby coś z tego, co ja używam, spróbować, a nie masz swojej konsultantki, u której mogłabyś zamówić te produkty, pisz śmiało, zapraszam. Cudowności, dobrego dnia.